ukraiński polityk zrobił coś strasznie dziwnego w Radzie Wiejskiej, ale no już więcej tego nie zrobi. Nie wiem, jak to bardziej pod algorytmy powiedzieć. Kolejny kraj ogarniają masowe protesty. Opozycja nie chce odejść. Nadchodzą zmiany w kościele. Watykan zdecydował na temat par jednopłciowych. A na koniec chiński produkt w Polsce, który zagraża bezpieczeństwu Polaków. I nie chodzi o Huawei. Kurde, Ania znów chce się ze mną spotkać, ale ja wolę dziś pograć w gierki. Co tu zrobić? Wiem, użyję Surfsharka, aby zmienić swoją lokalizację. Dzięki temu pomyśli, że naprawdę nie ma mnie w domu. Ja będę mógł spokojnie dalej grać, a ona w to na pewno uwierzy. Cześć Ania, przepraszam, jestem właśnie pod palmami, wygrzewam się na słońcu, wcale nie podkręciłem temperatury w domu, a te drzewa za mną to nie green screen. Nie ma mnie w Polsce, wybacz, nie możemy się dziś spotkać, właśnie wysyłam ci swoją lokalizację. Och, rozumiem. Szkoda, że nie możemy się spotkać. Dobrze, że przynajmniej jesteś ze mną szczery, pa. Uff, udało się. Surfshark znów mnie uratował. Jak dobrze, że go mam. Surfshark to sieć VPN, dzięki której jesteś całkowicie bezpieczny w sieci. Dodatkowo dzięki Surfsharkowi możesz zmienić swoją lokalizację i cieszyć się wszystkimi dobrodziejstwami zza oceanu, takimi jak chociażby produkcje na Netflixie niedostępne w Polsce. Dodatkowo teraz Surfshark odpalił całkowicie nowy pakiet Surfshark One, a w nim Surfshark Alert, który powiadomi cię, jak tylko twoja tożsamość, hasła, konta, e-mail, informacje bankowe i inne niezwykle ważne dane wyciekną do sieci Surfshark Antywirus, który działa w tle i zapewnia ochronę przed wirusami w czasie rzeczywistym, no i wreszcie Surfshark Search, czyli całkowicie prywatna, anonimowa wyszukiwarka, która w przeciwieństwie do trybu incognito nie zbiera o tobie żadnych danych. Dlatego skorzystajcie z naszego kodu BNB i zgarnijcie specjalną ofertę tylko dla naszych najlepszych widzów. Dodatkowe 4 miesiące dla planu Surfshark, dodatkowe 5 miesięcy dla Surfshark One, dodatkowe 6 miesięcy dla Surfshark One Plus. Musicie się pośpieszyć, bo ten ekskluzywny pakiet jest ograniczony czasowo, a jeśli już to zrobiłeś, to zapraszam na odcinek. W małej wsi Kierek na Zakarpaciu w Ukrainie doszło do niebezpiecznego incydentu podczas obrad Rady Wiejskiej. W wyniku tego wydarzenia jedna osoba odeszła, a przynajmniej 26 zostało rannych, z czego 6 jest w stanie i przebywa w szpitalu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez biuro prasowe ukraińskiej policji, incydent miał miejsce w piątek przed południem w budynku Rady Wsi Kierest. Z komunikatów wynika, że jeden z zastępców przewodniczącego Rady spowodował eksplozję 3 granatów. Policja podała, że w wyniku incydentu 26 osób odniosło rannych, a 6 poszkodowanych jest w stanie krytycznym. Funkcjonariusze przeprowadzili również czynności reanimacyjne u mężczyzny odpowiedzialnego za wybuch. Na miejscu pracują służby dochodzeniowo-operacyjne, eksperci do spraw materiałów wybuchowych oraz biegli medycyny sądowej. Dochodzenie jest w toku. Śledczy zaklasyfikowali wydarzenie jako przestępstwo związane z nielegalnym obchodzeniem się z bronią i materiałami wybuchowymi. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozpoczęła dochodzenie w sprawie możliwości popełnienia aktu terroru. Na nagraniu udostępnionym przez policję widać, jak podejrzany wchodzi do pokoju, w którym znajdują się już inni radni, wyciąga 3 granaty i rzuca je na środek sali, powodując eksplozję. Lokalne media próbują wyjaśnić motywację za tym działaniem. Członek Rady Miejskiej Użgorodu Witalij Głagoła, cytowany przez portal Zaksit.net, wskazał na konflikt między radnym Serhijem Batrynem a przewodniczącym gminy kereckiej Michałem Muską. Podczas sesji 15 grudnia radni dyskutowali nad warunkami wynagradzania wójta na rok 2024. Niezadowolenie Batryna, który wcześniej odmówił uznania pracy przewodniczącego rady za zadowalającą, mogło być przyczyną incydentu. Podczas gdy na świecie, nawet za naszymi granicami, dochodzi do tak skrajnych i skandalicznych sytuacji jak ta, to u nas mówi się o czym? No na przykład o tym, jak ostatnio powiedział Hołownia o pośle, który zgasił świecę gaśnicą, no aferze z TVP Info chociażby. No i wygląda też na to, że taka afera jak ta z gaśnicą jest bardziej interesująca dla świata niż ta z granatnikami w budynku Rady Wiejskiej, czy też z granatami, no bo już o granatnikach to mieliśmy dużo więcej do czynienia w Polsce, no ale jak wiadomo, tam też osoba, która była raczej winna tego wszystkiego, stała się osobą poszkodowaną w świetle prawa i w dalszym ciągu była komendantem policji.
Gdy tam dochodzi do takich skrajności, to Zachód wykłóca się o tematy takie jak poszanowanie religii, jaki gest jest mniej, a jaki bardziej uwłaczający, jaką religię można obrażać mniej, a jaką bardziej. Niezłe rzeczy się dzieją, nie? Dosięgnęła nas taka znieczulica, że z przyzwyczajenia do tego, że na świecie dzieją się każdego dnia złe rzeczy, że przymykamy już na nie oko, czasem się przejmiemy, ale nawet jeżeli, no to już zaczyna nam się to nudzić, no bo nikomu się już nie chce nawet czytać o tym, co jest na Ukrainie, już nie mówiąc o tym, co się dzieje w Palestynie, w Strefie Gazy, no bo kogo by to obchodziło, czy jest w ogóle daleko od nas, mamy ważniejsze tematy. No i sami widzicie, takie społeczeństwo już nam się tutaj kreuje, że mamy totalną znieczulicę na prawdziwą krzywdę ludzką, masową, a w momencie, kiedy ktoś gasi świecę, no to nagle się zaczynamy przejmować. Czy to nie jest troszkę absurdalne. No i tutaj na szczęście przypuszczalnie użyte zostały granaty hukowe, które z reguły nie wyrządzają aż tak dużej krzywdy, chociaż niestety tutaj bez ofiar się nie obyło, ale spójrzcie, jak daleko potrafi człowieka zaprowadzić złość, frustracja i brak jakichkolwiek możliwości, no bo tego człowieka nie chciano, no on został politykiem z jakiegoś powodu, a całkowicie był marginalizowany. Przecież mówimy o zwykłym gościu, który się rozgniewał, który się wkurzył, miał dostęp do jakiegoś rodzaju broni, no i w napływie emocji dopuścił się czegoś, co przypuszczalnie nie miałoby miejsca być może w innych okolicznościach. No i gdyby tylko było to takie proste, że zwyczajnie można by zlikwidować przemoc i środki jej szerzenia, to o ile świat byłby takim lepszym i spokojniejszym miejscem, tylko być może trochę szybciej przeludnionym. Ale wiecie, więcej ludzi to więcej wielkich umysłów, które może byłyby w stanie wyprowadzić nas poza obszar naszej planety i osiedlić się gdzieś indziej. Albo też więcej ludzi mogłoby oznaczać więcej potencjalnie grożących światu przywódców. Jako społeczeństwo możemy iść oczywiście w każdą stronę, szczególnie gdy jesteśmy tak liczni, albo gdybyśmy byli jeszcze liczniejsi niż już teraz jesteśmy. Najlepiej by pewnie było, jakby ci reprezentanci krajów załatwiali swoje sprawy między sobą, no ale wiecie jak to jest. Polityk sam z siebie się raczej nie wystawi na odstrzał, bo kto wtedy będzie stał na czele kraju? Nie ma przecież tak wielu mądrych ludzi jak oni. To są słowa Jarosława Kaczyńskiego. On powiedział, że nie będzie, że no w Polsce nie ma w zasadzie zbyt wielu ludzi mądrzejszych od niego. No być może tak jest. Następny raz. Poniedziałek wieczorem tysiące obywateli zgromadziły się przed budynkiem Komisji Wyborczej Republiki Serbii w celu wyrażenia sprzeciwu wobec domniemanych nieprawidłowości w przebiegu niedawnych wyborów w Belgradzie. Liderzy opozycji zapowiedzieli, że będą prowadzić strajk głodowy do momentu unieważnienia wyników wyborów. Protesty w stolicy Serbii, liczące kilka tysięcy uczestników, są reakcją na podejrzenia o manipulacje wyborcze przez władze. Marina Tepić, liderka opozycji, w trakcie demonstracji przed siedzibą Komisji Wyborczej zadeklarowała rozpoczęcie głodu, argumentując to niezgodnością wyborów w Belgradzie z prawem. Podczas nocnego posiedzenia w poniedziałek Komisja Wyborcza Republiki Serbii odrzuciła wszelkie zastrzeżenia odnośnie procesu wyborczego. Tymczasem tysiące demonstrantów gromadziły się przed budynkiem komisji, wyrażając swoje niezadowolenie i domagając się anulowania wyników wyborów. Demonstranci okazali swoje niezadowolenie, rzucając w budynek jajka, pomidory i papier toaletowy. Pomimo prób obejścia kordonu bezpieczeństwa, politycy opozycji apelowali do zgromadzonych o zachowanie spokoju i unikanie przemocy, jak relacjonowała telewizja N1. Zainicjowanie protestu to dzieło największej opozycyjnej koalicji Serbia przeciwko przemocy ma, która zajęła drugie miejsce w niedzielnych wyborach, przegrywając z rządzącą serbską partią Postępowa SNS. Liderzy tej koalicji, w tym Radomir Lazović i Władimir Obradović, wyrażali swoje niezadowolenie w trakcie protestu, domagając się organizacji sprawiedliwych i demokratycznych wyborów. Według danych przekazanych przez Instytut Ipsos i serbską organizację monitorującą wybory CESID, serbska partia Postępowa uzyskała 128 miejsc w 250-osobowym parlamencie, podczas gdy Serbia przeciwko przemocy zdobyła 65 mandatów. Te wyniki, oparte na ponad 9,90% zliczonych głosach, zostały potwierdzone przez Komisję Wyborczą. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić ogłosił również zwycięstwo swojej partii w wyborach w Belgradzie.
Kolejny przykład tego, że poza naszym krajem mają miejsce naprawdę dramatyczne sytuacje i nie musimy nawet jechać do Gazy, żeby zobaczyć straszne rzeczy. Wystarczy pojechać nieco w głąb Bałkanów. No i rzecz jasna, nie jest to żadna nowość, że jest to skonfliktowany obszar, na którym każdy jeden kraj gryzie się lub ma spór ze swoim sąsiadem, czy ubiega się o jego ziemię. W tym całym bałkańskim zamieszaniu największym twórcą problemów z reguły jest właśnie Serbia. Przynajmniej takie informacje do nas docierają i taką retorykę, narrację obierają nasze media. Protesty wynikają nie tylko z podejrzeń o ich fałszowanie, ale tam faktycznie doszło do złamania pewnych praw, na które ciężko przymykać oko. Wybory parlamentarne były przeprowadzone przedterminowo, chodziło też o głosy, o dość niesubtelnych praktykach, takie jak zwożenie sobie wyborców, naruszanie tajności głosowania i brak sprawdzania tożsamości niektórych wyborców, już nawet nie wspominając. Co do tego, że wybory były praktyką raczej mało demokratyczną, no wiecie, ciężko jest mieć wątpliwości, jeśli weźmiemy pod uwagę to, jak przytaczają nam to nasze media. Podczas gdy oskarżaliśmy o takie rzeczy Rosję czy Białoruś, jakoś nikomu nie przechodziło nawet przez myśl, że w samym środku, czy może we wschodnim środku Europy mogłoby dochodzić do takich rzeczy, nie ze względu na to, że Serbia to taki znowu cywilizowany kraj nowoczesny, ale raczej ze względu na to, że nasza uwaga była skupiona na czymś zupełnie innym. I właśnie w taki sposób popełniamy największe błędy i pomijamy tak istotne wydarzenie jak to, że temu krajowi też przydałoby się w jakiś sposób pomóc, podczas gdy świat kręci się wokół Ukrainy i Izraela w ciągu ostatnich miesięcy czy nawet lat, czym już nawet możemy być coraz bardziej zmęczeni jako obywatele tego raczej pokojowego świata. Dlatego wolimy słuchać o konfliktach w naszym Sejmie z udziałem Grzegorza Brauna i Gaśnicy, niż o tym, co się dzieje na świecie. Tylko biorąc teraz jeszcze raz na tapet to, że tam zwożono wyborców autokarami, no to przypomnijcie sobie, w jaki sposób Koalicja Obywatelska namawiała swoich wyborców do tego, żeby przemieszczali się po Polsce, brali te z urzędu potwierdzenia, że mogą głosować gdziekolwiek i mieli jechać do akurat tego miejsca, w którym ich przedstawiciel mógłby mieć mniejszość, tak żeby miał większość. Więc jeśli u nas coś takiego się dzieje, no to wszystko jest okej. Okay. Jeśli dzieje się tak u sąsiada, o którym media będą pisały źle, no to już jest zdecydowanie gorzej. Ciekawy temat, co? Więc teraz następny. Landmark ruling from the Vatican. Pope Francis is now announcing that Roman Catholic priests can administer blessings to same-sex couples with some exceptions. Stolica Apostolska, reprezentująca główną siedzibę Kościoła katolickiego, ogłosiła zmianę w swoim podejściu do błogosławieństw par jednopłciowych. Zgodnie z nowymi zasadami osoby homoseksualne będą mogły otrzymać błogosławieństwo od kapłana, choć nie jest to równoznaczne z możliwością zawarcia sakramentu małżeństwa. Kościół nadal nie wyraża zgody na zawieranie małżeństw przez pary tej samej płci. Dokument o nazwie Fiducia Supplicans, zatwierdzony przez papieża Franciszka, wskazuje, że pary tworzone przez osoby tej samej płci, niezaślubione i nie imitujące małżeństwa, mogą być błogosławione. Błogosławieństwo może przybrać formę rytuału liturgicznego lub spontanicznego. Ostatnie z nich jest dostępne dla osób, które żyjąc w sprzeczności z chrześcijańską doktryną moralną, pokornie proszą o błogosławieństwo. Kościół podkreśla, że błogosławieństwo spontaniczne nie jest aprobatą związku, lecz wyrazem dobroci i nadziei na otwarcie się na dobro przez obie osoby. Różnicuje się między spontanicznym błogosławieństwem dostępnym dla każdego, a małżeństwem zarezerwowanym dla związku kobiety i mężczyzny. Błogosławieństwo powinno odbywać się poza formalnymi obrzędami liturgicznymi, jak na przykład podczas wizyty w sanktuarium czy spotkania z księdzem. Te zmiany są uważane za postęp w podejściu Kościoła katolickiego do osób homoseksualnych, jednakże wyraźnie podkreślono, że błogosławieństwo spontaniczne nie stanie się normą i jego udzielanie wymaga dokładnego rozeznania w konkretnej sytuacji. W podobnym duchu Kościół Anglii podjął decyzję o udzielaniu błogosławieństw parom jednopłciowym, które zawarły ślub cywilny lub zarejestrowany związek partnerski. Błogosławieństwa te będą obejmować modlitwy, czytania biblijne i śpiewy, a ich udzielanie rozpocznie się od tej niedzieli. Proces ten będzie podlegał próbie i konsultacjom w diecezjach do roku 2025. Jaki to sporny i burzliwy temat. Nic dziwnego, świat jest
podzielony, ludzie mają przeróżne poglądy, są osoby homoseksualne, które wyznają tę samą wiarę, co osoby, które są im przeciwne, co budować może sporo napięć i nieścisłości w tych wszystkich procesach kościelnych, które są raczej konserwatywne. No i właśnie takich jak chociażby ślub. W Polsce jesteśmy dość mocno podzieleni, co nie jest żadną nowością, jeżeli uwzględnimy chociażby to, co się dzieje w naszej polityce, ale warto też zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj wyraźną granicę pomiędzy lewicowym ruchem zmian, a tym bardziej tradycyjnym, konserwatywnym i katolickim. Jedna i druga strona wpada niekiedy w skrajności. No i ogólnie rzecz biorąc, papież Franciszek jest uważany za mocno, można to powiedzieć, postępowego duchownego, który po prostu nie każdemu swoimi postulatami przypada do gustu, tym bardziej biorąc pod uwagę, że jest sprzeczny z nauczaniem Kościoła, które jest raczej stabilne od wielu set lat. Polscy wierzący, można odnieść wrażenie, są raczej sceptyczni w stosunku do niego i uwzględniają chociażby fakt, że mamy do czynienia z własnym papieżem, przez co w naszych oczach mało który kapłan jest w stanie dorównać tak wielkiemu bohaterowi do pięt. Czy to, czy papież robi słusznie, czy też nie, czy mówi to, co mówi po to, by przyciągnąć młode pokolenie do Kościoła, czy może są to faktycznie jego poglądy, no to już zostawiam wam. To jest na pewno w jakiś sposób gra na PR, która odbije się albo pozytywnie, albo wręcz negatywnie, no bo ciężko tutaj oceniać, czy przypadkiem próbując zdobyć rzesze wiernych, lewicowych, LGBT, ludzi, którzy raczej od Kościoła do tej pory stronili, nie zrazi do siebie tych, którzy już w tym Kościele są. No to jest po prostu zwykła kalkulacja pozytywów i negatywów tej całej sytuacji. A śmiem wątpić w to, czy na pewno pary homoseksualne będą chciały uczestniczyć w obrzędach kościelnych. Ale już ci, którzy są przeciwni, no mogą z tego kościoła zacząć odchodzić. Więc może mieć to zarówno pozytywne, właśnie przyciągnięcie nowych wiernych, którzy do tej pory by nawet nie pomyśleli o Kościele, jak i negatywne efekty, takie jak wykluczenie obecnych wiernych. Dajcie znać w komentarzach, bo jestem ciekaw, co wy macie do powiedzenia na ten temat, jakie są wasze przemyślenia, a my lećmy dalej. A US senator has even announced that he wants to launch an investigation into Chinese garlic, which he says... Senator Rick Scott z Partii Republikańskiej wezwał sekretarza handlu Stanów Zjednoczonych do powołania komisji, która ma zbadać kwestię importu chińskiego czosnku. Według senatora ten produkt może stanowić zagrożenie ze względu na metody jego produkcji, które uważa za niehigieniczne. Chiny, jako największy światowy eksporter czosnku, zarówno świeżego, jak i schłodzonego, dostarczają go głównie do Stanów Zjednoczonych. Od lat handel tym warzywem jest źródłem kontrowersji. Oskarża się Chiny o sprzedaż czosnku po cenach niższych od kosztów produkcji. W odpowiedzi Waszyngton od połowy lat 90. wprowadza wysokie cła lub podatki na import tego produktu. Podczas prezydentury Donalda Trumpa w 2019 roku cła te zostały ponownie podniesione. W swoim piśmie senator Scott wskazuje na różnorodność chińskiego czosnku dostępnego na rynku amerykańskim, w tym całe główki, poszczególne ząbki obrane lub nie, schłodzone, świeże, zamrożone, tymczasowo zakonserwowane lub pakowane w wodzie. Wyraża również poważne obawy dotyczące zdrowia publicznego, powołując się na źródła internetowe, które sugerują, że czosnek może być uprawiany w ściekach. Na zakończenie senator Scott apeluje do Departamentu Handlu o działanie na mocy obowiązującego prawa, aby przeprowadzić dochodzenie. Twierdzi, że kwestia bezpieczeństwa i ochrony żywności to sytuacja nadzwyczajna o charakterze egzystencjalnym, która może zagrozić bezpieczeństwu narodowemu, zdrowiu publicznemu oraz dobrobytowi gospodarczemu Stanów Zjednoczonych. W przeciwieństwie do tych obaw, badania przeprowadzone przez Uniwersytet McGill w Quebecu w 2017 roku nie potwierdzają użycia ścieków jako nawozów w uprawie czosnku w Chinach. Naukowcy twierdzą, że nawet jeśli ścieki byłyby wykorzystywane, nie stanowiłoby to zagrożenia, gdyż są one równie skutecznym nawozem jak odchody zwierzęce. Dodają, że stosowanie ścieków w rolnictwie może brzmieć nieprzyjemnie, ale jest bezpieczniejsze niż się wydaje. Rely on China for a quarter of all income from feeds. Not only is this unhealthy and unbalanced, it is also increasingly undesirable. Politically and morally. No jeszcze tego brakowało, niebezpiecznego chińskiego produktu. Coś no już mi się kiedyś obijało o uszy z nietypowymi, niehigienicznymi produktami z rynku chińskiego, co wydaje się skończyło się co najmniej nie najlepiej. Może przed niebezpiecznym czosnkiem was nie ochronię, ale za to Surfshark może wam pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa w internecie. Linki w opisie.